Siema, witam wszystkich w sobotę. Sobota z ligą weekendową oraz informacją, że za tydzień startuje Team of the Season So Far. Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem, bo ostatni odcinek fajnie się tam pozycjonował, fajnie zdobywał wyświetlenia, natomiast lapsusy językowe były zbyt duże, że tak to nazwę. A głównie to chodzi o wymowę. Natomiast powiedzmy tak, tutaj chodzi o merytorykę, więc jeśli jesteś dla merytoryki, zostaw lajka, wpadnij na Twittera Instagrama, a będzie coraz lepiej. Bo po prostu również staram się z odcinka na odcinek coraz lepiej przygotowywać, i wiem, że jak coś robię na szybko, to nie zawsze to ma sens. Lepiej rzadziej, a kilka więcej. Team of the Season. Dokładnie, co to znaczy? Oznacza to, że dostaniemy drużynę sezonu. Coś, czego się w sumie nie spodziewałem w ten weekend, i trafiłem. Natomiast przez ekrany, które wyskoczyły wczoraj, czyli w piątek wieczorem, zrobiła się olbrzymia panika. Tak więc witam również tych, którzy panikują, tych, którzy nie panikują, tych, którzy mają inwestycje i tych, którzy nie mają inwestycji. Jakikolwiek już w możecie dać znać. Jeśli chodzi o mnie, mm, chciałbym Wam wszystko mniej więcej przedstawić. Na pewno z kart rodzinowych uciekłem razem z Discordem. Jeśli ktoś wyszedł, oczywiście w czwartek. W czwartek uciekliśmy. Nie było to optymalne. Dlaczego? Ponieważ w czwartek nie dostaliśmy ekranów i piątek był lepszy, przynajmniej piątek do popołudnia. Wszyscy wyczekali, wyczekiwali co się stanie, ale nie poszedł event, tak więc tak to wyglądało. O co chodzi z Team of the Season? Większość osób jest tutaj po to, żeby się dowiedzieć, więc postaramy sobie szybko omówić ten temat. Jeśli chodzi o te Team of the Season so far, <grym> dokładnie, chodzi o to, że to jest za wcześnie, jak dotąd chyba so far, to znaczy jak dotąd w tłumaczeniu translatora, żeby tutaj nie zrobić jakichś błędów, po prostu to nie jest jeszcze moment na Team of the Season. Może sorry, kalendarzowo jest to moment. Natomiast na pewno nie jest to moment jeszcze taki, żeby tą drużynę wypuścić. A co za tym idzie, po prostu ligi nie dograły, mecz, swoich meczy i muszą coś zrobić w tym stylu. Nie będę tutaj wszystko przytaczał słowo w słowo czytał wam, ponieważ większość osób przeczyta sobie to lepiej samym. Natomiast chodzi też o taki temat że mm, musimy sobie powiedzieć, będą drużyny Team of the e, Season, po prostu drużyny sezonu będą po kolei, nie wiem w jakich odległościach, nie wiem czy to będzie tydzień czy dwa. Pierwsza idzie drużyna społeczności, czyli, czyli po prostu drużyna, na którą możecie głosować. E, głosowania odbywają się tutaj, widzicie na Foodvisie i Foodheadzie. E, Ominięto Foodbina, jak zawsze oni chyba współpracy nie mają, natomiast Foodvis, Foodhead, e, dwie największe strony e, takie związane z FIFA, zaraz za plecami Foodbina, który według mnie zjada każdego. Natomiast każdego z nich. Natomiast tak jak wiecie możecie na nich zagłosować, zaraz o tym porozmawiamy. Dali informacje dwie. Dwie bardzo ciekawe informacje. Nawet trzy. Po pierwsze będzie 23, Będą 23 karty, dwóch bramkarzy, sześciu obrońców, sześciu pomocników i trzech napastników i pewnie jakaś tam nie no, ławki już nie będzie, tak? Nie, nie, na pewno jeszcze ławka będzie. Jeszcze ławka, bo to na razie jest mniej, bo to chodzi o to ile będzie. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz zaznaczona. Tutaj macie taką gwiazdkę i ta gwiazdka podpowiada jedno, że jej może zmienić finałową dwudziestkę trójkę. Więc jeśli ktoś chciałby wejść na głosowanie, o którym zaraz Wam pokażę jak wygląda głosowanie, linki, link może do tego Wam wrzucę w opisie, jeśli nie zapomnę, jak nie to piszcie w komentarzach. Natomiast temat jest taki. Jeśli będzie coś nie tak, jej sobie to może zmienić, jest to troszkę dziwne. Pytanie: czy wcześniej jej również zmieniało głosowania, czy miało jakiś wpływ, a teraz się do tego przyznają, żeby czasem to nie wyszło po czasie. To lepiej się w sumie przyznać, nie? że na takie coś mogą mieć wpływ, i jakby wyszło, no to trudno. Mówiliśmy, nie? Mówiliśmy, było to zawarte hmm, po prostu w ostrzeżeniach o tym. Porozmawiamy zaraz też o rynku, ale wracając tutaj, będą te drużyny, potem jeśli wrzucą ligi, będą jakieś tam informy, będą jakieś karty men of the match, to zależy jak oni po prostu zwykłe, tak jak od początku FIFA wyszły za mecze ligowe, ale nie będzie drugiej karty team of the season, czyli po prostu już potem po tych meczach, jak wszystkie mecze się jakby wróciła liga w czerwcu, skończyła się w lipcu, to nie zrobią kolejnego, kolejnej edycji team of the season. Tak więc wracając do tego, jak się głosuje, głosować możecie właśnie na stronie typu Footwiz. Pokażę Wam na szybko wybory, jakie są. Tu oczywiście można sobie wybierać kurtuale no, mi się wydaje, że najbardziej chyba, yy, że gulaszczy jeszcze tam był spoko. Jeśli chodzi o obrońców, nie będę wybierał tutaj każdego, natomiast macie takie wybory. Powiem Wam tak, szału nie mam Tym bardziej jest to ciężkie i dziwne, że tak wpłynęło na rynek, bo wiele osób pyta, słuchaj, ale ta drużyna jest do niczego, czemu to tak wpłynęło na rynek? Po pierwsze ekrany tydzień wcześniej, po drugie rynek, jak dotychczas cały czas miał tendencję wzrostową. Zauważcie sobie cenę Neymara. Może jakiegoś Mbappé czy coś w tym stylu, i zobaczycie, że on cały czas tak naprawdę od półtorej miesiąca chyba cały czas sobie szedł tam w górę rósł. Kiedyś to musiało się zatrzymać, bo tak naprawdę pomimo sytuacji, że wiele osób gra, to nie ma aż czegoś takiego. Tu kilka kart jest naprawdę ciekawych, jeśli chodzi o to. Hmm, możecie, oczywiście, wybrać e, kogo chcecie, wybrać tą drużynę w miarę e, sensownie. E, na pewno nie są to karty, które nie miały informów, tak jak było w poprzednich edycjach, ponieważ Casemiro miał. Kazemiro miał informa i po prostu wybór należy do Was. Zaha, bardzo fajnie. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj fajną opcją jest kto na ni 5 na 5 Tak więc tworzycie troszkę tych opcji. Możecie sobie tutaj oczywiście zagłosować i powiedzmy, że was, Wasz głos ma jakiś wpływ. Wpływ, na który może mieć jeszcze większy wpływ decyzja. Przejdźmy jednak sobie tu do futa, chwilę porozmawiamy tak na e, sztywno. Mm, chciałbym Wam powiedzieć e, na pewno, jak zachował się rynek. Rynek okropnie, to jest naprawdę dobre słowo, okropnie zanurkował. Możecie to zobaczyć, nie wiem. Mm, ostatnio naprawdę przeżywałem stratę na Di Dimari. Maria, którego kupiłem za 1,2 miliona w pierwszy dzień eventu. Spadł do 800, około 1000 w momencie sprzedania. Poszła olbrzymia strata na głównym koncie. Natomiast, już Wam tutaj pokażę mniej więcej jak to by wygląda, on w tym momencie dostał jeszcze bardziej po plecach, jeszcze bardziej go tam zbili sceny i o czym to może świadczyć? Na pewno o tym, że ta panika jest bardzo duża, ta panika jest bardzo, a to bardzo duża. Czy po prostu ta panika będzie się utrzymywać? Wydaje mi się, że tak, na pewno, na pewno ta panika się będzie utrzymywać. Dzisiaj jeszcze jakieś tam odbicia cen mogą być, bo mimo wszystko ludzie grają te ligi weekendowe. Natomiast jak już przyjdzie taki moment. Jakby wam to powiedzieć? Taki moment wieczorny, czy coś, wiadomo co biega, ludzie już zaczną bardzo panikować. Ludzie już zaczną bardzo panikować. Wiele osób pewnie dzisiaj wstało o siódmej, bo wiadomo, ta gra uzależnia, i doszło do wniosku. 670, tak jak widzicie, bardzo spadł i 665 i doszło do wniosku, szybko rozgrywamy mecze yy, i sprzedajmy wieczorem, bo w niedzielę będzie jeszcze większy dołek. I to jest racja, w niedzielę będzie tak zwany selling off, czyli wyprzedaż po lidze weekendowej i ten dołek powinien przerosnąć wszystkie yy, dzisiejsze dołki. Po prostu jak dzisiaj są dołki, jest jakiś spadek 670 i Maria, yy, jutro powinien być jeszcze niżej. Tak więc yy, na pewno nie jest to mam, dobry moment na zakup inwestycji czy na sprzedaż inwestycji zależy. Wydaje mi się, że te karty będą w jakimś stopniu wracać do swoich cen. Wczoraj był w miarę dobry moment, żeby to sprzedać, chociaż bo wiadomo też panika. Dzisiaj po południu może coś odbijać. Naprawdę śledziłbym te ceny, jeśli coś odbije, na przykład taki 670, 680, to... 710, jak najbardziej bym go sprzedał, naprawdę. Jak najbardziej bym go sprzedał, tylko to okienko popołudniowe może być w okolicach 13, 17. Mi się wydaje, bo potem większość tych osób, co wstało rano, szybko pocisnęło ligę weekendową, może robić ten swój sell-off, czyli wyprzedaż. Tak więc ten temat mamy w miarę wyjaśniony. Możemy sobie też spróbować przeanalizować, tak typowo, typowo loteria, tak typowo wróżenie z fusów, jak będzie wyglądać kolejny tydzień, bo kolejny tydzień tak naprawdę to będzie wielkie, a to wielkie oczekiwania. Team of the Week z Messim i tak dalej będzie. No, zresztą mogę Wam coś ciekawego pokazać, ale Team of the Week z Messim będzie do. E, środy, więc to jeszcze będzie, potem wejdzie nowe team w week w środę i w środę może być bardzo duży, w czwartek bardzo duży, i w piątek bardzo duży dołek. To będą te ostatnie dni wyczekiwania. Co prawda jakiegoś dosypu kart nie będzie, ale panika jest wtedy, kiedy się nikt nie spodziewa. Wydaje mi się, że w tym momencie się ludzie nie spodziewali tej paniki i ta panika dlatego nastała. Bardzo fajna rzecz jest dzisiaj na Discordzie ktoś pokazał, e, napisał nawet, że. Karty takie nawet jak Messi, one spadają, one spadają, ja już Wam to pokażę, wszystko tutaj myślę, że fajnie, tylko że się wykres Messiego mi wczytał, one spadają pomimo tego, że ich nie ma w paczkach, ponieważ leci jego info, czyli Team of the Week Moments, tak dokładnie mówiąc. I Messi 496 tysięcy na Xboxie, a ile był wczoraj? No właśnie, wczoraj był po. chwileczkę, tutaj trzeba zobaczyć 4, 500 tysięcy, 520, 516. Tutaj lepiej będzie na godzinowym wczoraj zobaczyć, no i po prostu nawet takie karty spadają. To jest wyznacznik 679, no widzicie, na PlayStation to gruchnęło bardzo mocno, na PlayStation to o 100 tysięcy. PlayStation bardzo mocno się załamał, Xbox mniej, natomiast na Xboxie nie były jeszcze ceny tak wysokie w stosunku do PlayStation. Na Pc też widzicie, nie ma aż takiej wielkiej różnicy, PlayStation jest największy i to jest kolejny przykład, słuchajcie. PlayStation jest największą platformą. Możecie to sobie doskonale zobaczyć, kiedy wchodzicie na Foodbinat, jak już jesteśmy na tej suszej stronie, na stronie, która najwięcej nam mówi, ile aukcji jest. W tym momencie mamy x... Poczekajcie... To jest chyba wykres Xboxowy, tak? Wykres Xboxowy, -bo i tyle mamy aukcji. Natomiast to jest niecałe milion obecnie. Natomiast na PlayStation jest obecnie 4 miliony, więc mm, czterokrotnie więcej osób może panikować. Na, na PC o, pewnie jest 200 tysięcy, coś w tym stylu 300 tysięcy, więc. Y 13-krotnie więcej na PlayStation osób może panikować i według mnie to ma największy wpływ, dlatego na PlayStation jest największa panika. Tak więc jeśli jesteś na Xboxie, przemyślałbym sprzedaż różnego typu kart, o ile one jeszcze bardzo mocno nie spadły, tak samo na PC, bo wydaje mi się, że jutro to może narosnąć. PlayStation może być tak, że coś zacznie odbijać, ale tak jak mówię, jutro jest niedziela, jutro jest wyprzedaż, ludzie kończą ligi weekendowe, ludzie już będą dzisiaj w nocy kończyć ligi weekendowe i ceny spadną. Nie możemy się oszukiwać, pomimo tego, że tak jak wcześniej było pokazane, te wybory, ta drużyna nie jest wybitna i nikt temu nie zaprzeczy. O tyle to zwiastuje początek Team of the Season. To zwiastuje tego, to zwiastuje po prostu ten fakt, że te drużyny sezonu się zaczną ukazywać i one będą jedna po drugiej lecieć. Pojawią się takie karty, które zagną nasze urodzinowe, no nie oszukujmy się, będą lepsze od naszych urodzinowych. No chyba, że któryś gracz tam dostał podkręcone słabsze nogi, sztuczki, to wiadomo coś go wyróżni. Natomiast pojawią się takie karty, że one będą dużo lepsze niż karty urodzinowe. No, i, i na to nie mamy. O, można zawsze pamiętajcie Kierchowiaka wybrać, i na to nie mamy tak naprawdę wpływu. Więc panika będzie, mnóstwo osób się przygotowuje na event, wchodząc z kasą. Na pewno nie warto wchodzić z inwestycjami. Teraz w ogóle nic nie kupowałem, wiedziałem, że ikona znika. Nie dali żadnego SBC opróc, oprócz chyba Mirandy. Miranda tam jakieś wymagania ze sto, 100 tysięcy z groszem. Tak więc naprawdę, o tutaj macie napisane wspominkowy Miranda. Może dam rad do niego przejść w sumie na szybko. 100 tysięcy z groszem za Mirandę, i wydaje mi się, że. To jest za dużo. Możliwe, że dzisiaj dostaniemy jakiegoś gracza, ponieważ Hulk yy, kończy się za 8 godzin, ale to też nie jest pewne. Yy, w niedzielę lubią dawać jakieś mocniejsze karty. Może coś z tym rynkiem będą go próbować podbić, ale tak jak mówię, przed nami wielka panika, przed nami wielkie wyczekiwanie do piątku, co się wtedy wydarzy. Możliwe, że ludzie się troszkę rozczarują tym czymś, może troszkę się tym czymś rozczarują i wtedy szybko. Yy, Ceny zaczną lekko podbijać, ale następne tygodnie to będą kolejne duże Team of the Season i według mnie najlepiej wchodzić z to w kasą. Co ja będę robił przez tydzień? Ja będę sobie flipował, ja będę flipował na kartach jakichś tam grywalnych, najtańszych. Pamiętajcie, grywalne najtańsze do 50, 70, maksymalnie 100 tysięcy. One są bardzo odporne na spadki, te szczególnie do 50 tysięcy i tam będę próbował szukać swojej niszy, ale nie powiem, najbezpieczniejszą metodą zarabiania, tak jak ktoś śmiesznie napisał dzisiaj, jest granie meczy, tak więc tam macie pewny zysk, i tam raczej nie będzie spadków, chyba że będziecie robić i ty. I takim pseudo akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podoba, zostawcie tego lajka, like komentarza, jak to przestało na YouTube'a. No i oczywiście subskrypcję. Siema.